Hubertus to tradycja na Kociewiu pielęgnowana od wielu lat. Dzisiaj na zaproszenie Krańskiego Młyna weźmiemy udział w jednym z nich. A poza tym poznamy sekrety, jak przyrządzić żurawinówkę po mermecku. Każdy koń jest inny, każdy ma inny charakter. Każdy to jest po prostu zwierzę z jednej strony delikatne, a z jednej strony ufne człowiekowi. To po prostu zależy, jak człowiek z nim postępuje. No musi, oczywiście to nie jest jakaś maszyna, którą można siąść i tylko galopować. To trzeba wiedzieć, co on chce, kiedy on ma swoje dni, mają lepsze i gorsze. Praca z koniem zaczyna się już rano o godzinie 7:00. To w zależności od stajni. Są stajnie, u nas akurat mają konie no, wakacje, bo rano są wyprowadzone na pastwiska nad jeziorem. Zresztą to jezioro mają tak opanowane, że one przepływają nawet, same się kąpią. W okolicy Starogardu znajduje się stado ogierów, gdzie w dobrych takich czasach, gdzie były jeszcze ogiery, bo w tej chwili te ogiery znajdują się w prywatnych rynkach, to było około 150 koni i stamtąd w zasadzie chyba się ta miłość do tych koni dużo, bo dużo ludzi zaczynało właśnie w stadzie. Kiedyś nie było i jakichś butów, i jakichś ochraniaczy, te nogi obtarte i wszystko, no ale to wszystko jednak się przezwyciężyło i to ta miłość do tych koni została. Ponad 50 lat temu tu na terenie Starogardu, w okolicach Starogardu, konkretnie Jamertale, jeżeli ktoś narywał, był kręcony film Forda Krzyżacy. Sceny, ten film był dość długo tu nagrywany, ponieważ tu było stado ogierów i oparcie było na koniach, na tych statystach z terenu stada. Plus no, tereny były takie, bo pod Rywaldem, ta bitwa pod Grunwaldem, jednak to była dość duży obszar musiał być. Poza tym w Jamertale był zbudowany specjalny dwór, pozostałości są w tej chwili jeszcze tam jakichś słupów. A tu może najciekawsze powiem, że tu koło nas, gdzie rzeka idzie, to był ten brud, jeżeli ktoś Krzyżaków ogląda z góry, taki przejazd był i przez rzekę brud. To był właśnie tu na tej naszej rzece. Rozwój takich hodowli, takich amatorskich koni, właściwie taki większy, datuje się od czasu naszych przemian, 90 roku, wtedy dużo ludzi pokupowało konie, szczególnie dzieci, młodzież, szczególnie dziewczyny są zainteresowane tą jazdą i jest kilka ośrodków, między innymi tu w Kręgu Kasia Wątka też prowadzi tam hipoterapię taką. No a mi szereg, tu też są z Boroszewa, w Boroszewie jest bardzo dużo tych stajni, jest 5 czy 6 stajni. Tu no, wszędzie, gdzie no, nie zawsze są duże stajnie, nieraz mają 2-3 konie, ale to wiąże się z tym zamiłowaniem do konia i z chęcią pobytu na łonie natury. Hubertus, mówię, to jest nasza tradycja, zaczynamy go takim jakimś marszem przez lasy, wozy jadą za nami do pewnego punktu, tam jest jakiś bieg myśliwski. Zapraszamy na ten bieg wszystkich z naszych znajomych, którzy posiadają stajnie, którzy się tym interesują, plus ludzi, którzy no, chcą przeżyć coś takiego wspaniałego przy tej naszej pięknej pogodzie tutaj. Pojedziemy tutaj 3 wozami, koni będzie około, w tej chwili jeszcze wszyscy nie dojechali, będzie około 19 koni, plus 3 wozy i 1-2 bryczki jeszcze przyjadą. I potem, po tym biegu myśliwskim, oczywiście ktoś tam złapie tego lisa, nie wiemy jeszcze kto, bo lis jest akurat taki koń, jest taki tu ma sprawny właśnie, który lubi uciekać, nie? Czyli będzie go ciężko dogonić. Potem wracamy wszyscy na miejscu i w gronie tutaj naszych przyjaciół, wszystkich spotykamy się na biesiadzie, na dziku. Oczywiście na zakończenie musi być coś na rozgrzewkę. Nalewka żurawinowa, mermecka jest chyba najlepszą nalewką na takie okazje, które wszyscy się delektują. Tyle nasłuchaliśmy się o tej żurawinówce, więc czas zobaczyć, jak się ją przygotowuje. Na moim pięknym koniu Pasja
zbliżam się do Królestwa Żurawinówki na Kociewiu. Pasji pani Dagmary Mazurek. Dzień dobry, witam królowe Żurawinówki. Gości, witam serdecznie. Ale śliczne miejsce. Nie mogę doczekać się, kiedy zobaczę, jak się przyrządza tą słynną Żurawinówkę. Witam pani Alino, witam miłych gości w kwaterze agroturystycznej pokoju Dagmary w Mermecie w gminie Lubichowo. W tej miejsce pani Alino, to na pewno pani doskonale wie, że to jest owoc żurawinowy, prawda? Możemy tutaj mogę tak, zobaczyć? Tak, jak najbardziej. Pani Alino, dla waszego programu po prostu musiałam tą żurawinę odmrozić. A mogę tak posmakować sobie tutaj? Proszę bardzo, to będzie kwaśne niesamowicie. Jest taki zwyczaj, przynajmniej z mojego przepisu z 1905 roku, z prababci przepisu, muszę zamrozić ten owoc. Tak? Wiadomo, po umyciu, po przemrożeniu tego owocu, nakuwa się tutaj z dwóch stron. Taką mam specjalną cerówkę, którą tam sobie pani wyważam. Nakuwa każdą. Czy kupię 200 kg żurawiny rocznie, czy 300. No i wtedy... A przepraszam, w jakim celu nakuwamy, żeby ten sok wyleciał? Tak, żeby sok, ona ma po prostu inne właściwości. I to jest podstawa do tego później, do dalszego etapu przemielenia na tej prasie. Na jakiej prasie, proszę powiedzieć? To jest prasa, którą mój tata zrobił na wzór tamtej ponad 100-letniej prasy. I teraz tutaj trzeba wsypać tą żurawinówkę, tak? Tak? Mogę spróbować, bo ja tak się trochę bym chciała tu się czegoś nauczyć. Tutaj wsypujemy. Nie. Aha. Już pani pomogę. Aha, to trzeba nie. Trzeba to podnieść. Aha. To całe urządzenie, tak? I wtedy pani to... Bo ja już tak spieszę do tego gotowego wyrobu. Tu wkładamy, wtedy to urządzenie przykrywamy, wsuwamy tutaj do końca. Tak. I wtedy przydałby się fartuch. O, to ja tutaj. To czyli to taka jest trochę brudna robota, ja widzę. Pani pozwoli, że. Ja tu królową zaraz tu żurawinówki obsłużę, proszę bardzo. To już teraz będzie. Mogę spróbować? Proszę bardzo. Coraz ciężej będzie szło. Aha. To taka w sumie przydomowa siłownia trochę. Tak, dokładnie. Można tam jakoś zgarnąć to, bo tu już chyba nic nie mam się. O, tu się chyba się zablokowało. Ale kwaśno. No, wyciśniemy, co dalej robimy? Więc tak, jak już mamy już urawiny owoc wyciśnięty, pani Alino, zacukrzamy. Co to znaczy zacukrzam? Czyli cukr, zasypujemy cukrem. Wiemy, czy wrzuciliśmy przykładowo 5 czy 6 litrów owocu żurawinowego. Aha. To kilogram przykładowo. I ważymy ją taką zmrożoną, tak? Tam tak, przedłożeniem tak, tu. Tak. Mhm. W każdym razie, jak mamy tam przykładowo 6 kilogramów żurawiny, to 6 kilo trzeba cukru i to się warstwowo zasypuje, tak? I gdzieś tam pani sobie zasypuje w jakimś... Takie wiaderka właśnie specjalne, odkładam z przykrywką na 8 do 24 godzin. Po tych 24 godzinach, pani Alino, ja korzystam właśnie z takich kotłów. Ile to, jaką to ma pojemność taki kotłów? Ma pojemność 50 litrów. O. Otwieramy kocioł, tak? Wlewamy te owoce zacukrzone tak. do tego kotła. O, muszę się odsunąć, bo to chlapie. Szybko pani jeszcze ten fartuch mi zdjęła. W każdym razie tak. Czy ja mogę tam tutaj zobaczyć, pomieszać sobie, proszę zobaczyć bardzo. Co tu jest? Pachnie ładnie. Wiadomo, mogę tutaj posmakować? Bardzo proszę. O, a tu chyba jeszcze coś więcej jest poza cukrem, prawda? Oczywiście, że tak. Teraz pochwalmy się, że korzystam też z miodu z rejonów Dolnej Wisły. Tak, od pana gospodarza Karoliny i Zenona Otowskich. Czyli to też produkt regionalny. Tak, to jest też produkt regionalny. Czy to fajnie, że tak się wspieracie tak, wzajemnie? Tak, jako... wspieramy. Ja zakupuję właśnie od tych państwa właśnie miód wielokwiatowy, bo też mają też lipowy, ale ja do tej żurawinówki stosuję wielokwiatowy miód. Ale to już jest pani takie nowatorstwo, czy też według tego przepisu tradycyjnego? Nie, ja cały czas tego tradycyjnego przepisu, który jest zgłoszony do Ministerstwa Rolnictwa i tak szczegółowo właśnie robię, jak jest w tym przepisie, tak? A przepowiedź, ten przepis 1905 roku to jest z pani rodziny, tak, tak pochodzi? Z mojej babci strony, tak? Tutaj mam babcie moje po prostu
były dwie kaszubki, wyszły za mąż za kociewiaków i tak po prostu mieszały. O, jakaś mucha nam tu lata, tak? Chyba za zapachem tutaj takim. Tak, i próbowały właśnie różnych lat, takich smakowych ten walorów, tak? A tam widzę taki drugi baniaczek, tylko z kranikiem, to możemy tam podejść? Możemy. Tutaj co się tutaj dzieje? Tutaj się dzieje, właśnie już jest sam sok owocowy ze spirytusem regionalnym, z miodem wlany do tego baniaczka na dalsze leżakowanie. A czy ten kranik tutaj, on działa, że można tutaj na przykład sobie coś nalać? Można. A mogę spróbować? Ja dam Rysiowi tutaj powąchać. Już jest samochodem, więc mi nie skosztuje, bez obawy. O, jak tam? Mocne chyba jest. Bardzo dobre. Taki, który można teraz spożywać i mogę panią ugościć, to jak najbardziej jest tutaj na tym stole, tak? Także tutaj. A jakieś śliczne buteleczki. Na buteleczki, tak. Bo tak to chyba jakieś wiadomo, miejscowi tutaj, że to miejscowa praca? Osoby, które tam są ze mną zaprzyjaźnione w jakiś tam sposób, właśnie to są konkursowe. Ta była słynna z Cezarym Żakiem, właśnie buteleczka sobie. Aha. Też filmował. Ta tak samo, bo jak pani wiadomo, tam brałam udział w licznych. I rozumiem, że pani to wykorzystuje do degustacji, na festynach, tak? No zupełnie inny kolor niż surowy owoc, prawda? Zupełnie. Myślałam, że będzie ciemniejsza, prawdę mówiąc. Proszę bardzo, jaka piękna przemiana. Piękny czerwiec, bo to głowia, co móc założyć. A to jest ręcznie haftowane? Tak, ręcznie haftowane, tak. Chętnie bym teraz zobaczyła ten stary dom z 1905 roku. No to już, no zapraszam. Ale to piękny piec. W starym domu właśnie, z koroną oryginalną, jeszcze tak staraliśmy się zachować. Mebelki też z salonu księcia Sanguszki, 150-letnie. I tutaj, jak pani widzi, są moje statuetki, tak? Tutaj jest perła. Czy to jest najcenniejsza z nagród? Najcenniejsza, bo to tak jak Oscar dla firmy. Tak? Na tej zasadzie. To gratuluję serdecznie. No, tutaj jest też kobieta sukcesu. Prezydent miasta Gdańska wręczał mi rok 2010. Potem tam są kolejne statuetki, hit regionu. To tutaj też, tak? Hit regionu, aha. Tak? To bardzo prestiżowe nagrody tak, są. Tak. Potem tam tutaj też w kształcie malw, to są malwy, to tam dostałam w Pałacu Wilanowskim. 6 produktów mam zarejestrowane w 2013. I wszystkie z żurawinówki, na bazie żurawiny. Bo ja nie mam ładnego charakteru, chciałam powiedzieć, charakteru pisma, tak? Ale za to staram się sercem nadrobić. Nadrabia pani, tak, na 100%. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo miło było u pani gościć. Widzi pani, słabo pani mi zapięła. Jest dom kociewiaka.